od obwodnicy do Grodeka, 12 minut na dole, korek około 100 metrowy, pięknie. Korek na wjeździe do Sopotu od strony Gdyni, od nieistniejącej stacji paliw, pisze pan Wojtek, i diagnozuje, od razu zmienił się cykl świateł na wysokości akwaparku. Wczoraj wieczorem ten korek sięgał aż do od Orłowa. No to jeszcze jedno pytanie do drogowców, tym razem z Gdańska i od pana Janusza. Pytanie, kiedy zostanie naprawiona sygnalizacja świetlna na Chełmie, skrzyżowanie ulicy Sikorskiego i Chałubińskiego. Ta sygnalizacja nieczynna od wczoraj. Pozdrawiamy, mamy nadzieję, wiemy, że drogowcy nas słuchają, więc ufamy, że zareagują szybko.